O kurwa. Ja pierdolę, myślałem, że bandaże nacisnąłem. Nie, dzisiaj nie jest dzień do grania, kurwa mać. Ha! Ha! Elo! No, zjebana jestem, ok? Już nie mają pomysłów na te emotki. Już kurwa, kiedyś były fajne w tych karnetach, teraz są rozkurwione. Kurwa! Przecież to są dzieciaki jebane. No przecież to jest kurwa wyżygam się na tą grę jebaną. Pierdolę to. Przecież to jest kurwa totalnie niefortunne to było wydarzenie. To nieudacznik i wymysł dis na babę od religii 3 złote i 12. Pozdrawiam klasę 6 D. Chłopie! I co? Dobra! Wymyślę ci dis na babę od religii, ale masz kurwa nakręcić wideo i wrzucić je do internetu, jak ją disujesz w sposób, który ja wymyślam. Bo ty tylko pierdolisz, wymyśl disa, kurwa. A wejdziesz na tą religię, usiądziesz obsrany kurwa w osranych majtach pod ścianą, przeżegnacie się na początku lekcji, będziesz siedział z zamkniętą mordą do końca, nie odezwiesz się ani razu. Nawet jakbym ci powiedział, co masz do niej powiedzieć, to tego nie zrobisz, bo nie masz jebanych bolsów. To po chuj wysyłasz takie donaty, no. Nie wyjaśniłbyś baby od religii. No nie wyjaśniłbyś jej. No kurwa, dam se rękę uciąć. Ja pierdolę. Czego jesteś bogiem? Bogiem WP mi, wariacie. XXX kojarzy mi się z porno? Nie. Bardziej z takim... Kiedyś jak grałem w League of Legends, były początki tej gry, to nie wiem, to dużo ludzi miało takie niki, jakieś XX, Demon XX, PL. I to nie było wtedy dla beki. Teraz takie niki się dla beki ustawia, ale wtedy to było tak na serio i ja wiedziałem, że mam wtedy już w lobby dzieciaka, którego bym kurwa dmuchnięciem rozpierdolił, bo jest tak głupi. I tak mi zapadło w głowę, wiesz o co chodzi? No kurwa, wariacie, no... Co jest kurwa? Aha, przez okno jebany. Pajac pierdolony. Pozdrawiam Matiego. No co? Nie po... Dobra, ta gra jest rozpierdolona, że on nie dostał tego strzału, kurwa, jak mu się na skórze cios rozjebał, no, rozbił. No kurwa! Aha! Nie wiem, pierdolę to. Kurwa. Kurwa, teraz się zdenerwowałem. Bo on to dostał. On dostał z tego sztucra pierdolonego. Janę po 17 harnasiach mnie goni po domu. Jak na razie się w kiblu schowałem, ale stary się dobija. Jakieś rady 4 złote 1 grosz. Tak, chłopie. Stary się dobija. Nagle łapie zadyszkę. I wtedy szybko otwierasz drzwi. Z główki mu napierdalasz w klatę. Skurwysyna tu rozcina w pół. Dosiadasz go, zaciskasz pięści, zęby i mówisz: ojcze, kurwa! Blokujesz gościu staw w stawie łokciowym, łapy, naprężasz się, kurwa, i robisz wahadło mu na pizdę. Ojciec nie ma szans. Oczywiście wszystko robisz w Simsach 4, także don't ban me, please. Chodziło mi o grę komputerową. I tak się możesz rozprawić ze skurwysynem. Jest jeden problem, bo zajebałem staremu bombę, a jebana odpalił Spidermana i zapierdala po pokoju jak ignięty 4 złote 1 grosz. No to musisz wezwać egzorcystę, wariacie. Dzięki za czwórkę. Ja mogę być egzorcystą. Ale to tak z kafelek, nie? Wiesz co chodzi, mordo. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do wykonania tej sztuczki. Rozpierdolę tu jeszcze te ściany, żeby mnie nie nawalali. Mega, dzięki wielkie. Czekaj, tako?
No kurwa, pierdolę to, kurwa mać, nie da się tam wejść, rozjebie was zaraz wszystkich. Aha, że mam tu zejść i zamknąć da... Kurwa, wyjebie wam, nie? Wypierdolę wam bombę zaraz, no nie da się tam zejść, kurwa, no naprawili to. Dobra, co teraz źle zrobiłem? Ale wy mnie wkurwiacie. Dobra, teraz już koniec. Bi! Skurwysynu. Grałem tak ze 2-3 gierki dziennie w tym pierwszym sezonie. Potem dopiero się tak odpaliłem od połowy drugiego sezonu. Tak mi weszło, że Liga Legend mnie zaczęła wkurwiać, rzuciłem ligę i zacząłem cały czas grać w Fortnite'a. No i uważam, że na ten moment nie ma lepszej gry niż Fortnite. Jest tu dużo bugów, kurwia ta gierka, no ale mechanika jest jakaś ciekawa, no i nie wiem. Przyciąga ta gierka. Ma coś w sobie takiego, że chce się w nią troszkę pograć każdego dnia. Za 17 ziko kolejne. Appreciate, bro. Kurwa mać. Biorą mi to. Sprzed nosa mi to wy... Kurwa, jak on mi to wziął? Wychodzę z tej gry, kurwa, reportuję tą grę, jeba. Kurwa! Kurwa! Same błędy jebane! Kurwa mać! Grę aż wypierdoliło, co jest grane? Podniosłem tego shotguna 20 razy! 20 razy podniosłem tego shotguna pierdolonego. No ja pierdolę, idę się odlać, bo nie wytrzymię. Kurwa! Pierdolę cię! Dlaczego tak się dzieje, że ja dostaję taki szrot na start? No kurwa mać! Jak ja mam ugrać coś w tej grze? Tak, ja jestem Lenny Obibok, chłopie. Ja chociaż streamuję regularnie dla mojej kochanej widowni, a ty jesteś jebanym petem, co się odpala raz w miesiącu i tylko czeka i mówi: kupcie suby, teraz będę regularnie już streamował, obiecuję. I wszyscy kupują te suby, a ty potem: dobra, w końcu mam na życie, wydoiłem ich na tym jednym streamie, wypierdalam. To jest właśnie DMG Poland, tak? A ja to jestem w ogóle jakimś kurwa szefem. A Zig 9, ale chyba tej ostatniej gry i tak by mu nie zaliczyło, bo tam... On miał 13 osób w ostatniej grze w lobby, czajcie to? 13 osób, tego to chyba i tak by nie było zaliczone. Ale w tabelkach mu się tam uzupełnił wynik i... no 9 był, no niestety był 9. Eternal Losers Johnson, kurwa sprawa jest, woc też się w dzieciaczka pobawię i za kurwie prośbą we mnie kurwa zwyzywaj. Jedna scena budzik pez wiesz, trzeci kocham Johnson Love 8 zł. Dzięki Eternal. Eternal ty kundlu, wstawaj! Masz na budzik, nie ma sprawy. Moje zdrowie. Dobra, ty, ja nie wiem, co tu się dzieje. No, może. Co? Nic, nieważne. No co? No nic. No co, a co bym zrobił? Ale ja to do siebie mówię. No nie, właśnie do mnie takie pretensje, jakbym wyszedł z gierki. Nie. 8 HP i spadłem z górki, no przecież to był autentyczny koniec. Ale ja nawet nie widziałam, że coś się stało. No okej. Okay. To była reakcja do mojego padnięcia. Dobra. No naprawdę. To mogłaś bez pustu toka ją mówić. Mhm. Jak się broni, nie, czatowicze, jak się broni. Już się nie broń. Ale dobra, więc nie odsyłam, ja się broni. Do bana jesteś totalnego. Nie było do ciebie. Było do mnie, no przecież ja wiem. Co ty myślisz, że jestem głupi? Jakbym nie dostał tego granata, to bym nie wyszedł. Ale masz... Dobra, jutro ci walę normalnie ciosa z główki.